Przykro mi, przyjacielu, ale ta piękna dama należy do mnie! Stat! Diego wygrywa rundę! Naprzód, kochani! Zawalasz! Naprzód! Nie odwracaj się od przeciwnika! Diego! Monasterio znowu aresztował jakichś Indian i wtrącił do więzienia. Będą sądzeni już za kilka dni. O, słyszysz? O nie! Mój punkt! Dotknąłem pierwszy! Hej! Niestety, seniorita pomarańcza właśnie powiedziała, że woli być zjedzona przeze mnie! Obraziłeś przed chwilą mojego ojca. Musisz za to zapłacić. Nie obraziłem, Antonio! Hej! Anga! Pojedynek? Przestań. Ojej, ale to ciężkie. Przepraszam, nie zauważyłem cię. Angard! Diego, skoncentruj się. Nie trzymasz gardy. O! Co za katastrofa! Odsuń się, bo dam ci klapsa! Tato, idę zobaczyć, jak cielą się nasze krowy. Bernardo powinien... Auć! Diego! Jam kiepski szermierz, który partaczy. Doprowadziłem do nagłej rozpaczy. Wierzę, że siostra coś więcej zobaczy i wielką niezdarność wnet mi wyda. Znowu? Przestań. Chyba nie chcesz przegrać. Czemu nic nie robisz? Diego nie ma szans! Przerwij to, kapitanie! Honor Don Rodrigo został podeptany. Jego syn ma prawo do pojedynku. Walka musi dalej trwać. Robimy zakłady, seniores. Kto wygra? Peso na Antonio Malapense? Dwa? Kolejne peso dla Antonia? Kolejne? No, niezła sumka. 30 pesos na Don Diego. Ktoś jeszcze obstawia zwycięzcę, panowie? Ja wiem, kto wygra. 3 pesos od kaprala Gonzaleza na Antonia. Tylko 2 od sierżanta Garcia. Carlos! Hop, hop! Diego! To Don Diego! Brać go! Tak jest! Tak jest! Rozkaz! Poddaj się Don Diego! Co jest? Pozostaniesz zraniony! Możemy trochę zwolnić? To za szybko dla mnie. Nauczę cię bycia grzecznym chłopcem. Wystarczy! Carmen! To bransoletka Carmen.
Zbyt dużo koni tu było. Które ślady są czyje? Czy ona nie jest za ciężka? En garde! Czy to bardzo potrzebne? Tak, Don Diego. Dzięki temu polepszysz umiejętności w walce szpadą. Te lekcje nie mają wartości rozrywkowej. Najwyższa pora, żeby z nich zrezygnować. Ale Don Diego, nie chcesz zwiększyć swoich umiejętności? A jak Zorro zaatakuje? Daj spokój, nie poddawaj się. Mam nadzieję, że Zorro ma na tyle dobry smak, że zaatakuje ozdobną szpadą. I wtedy będziemy podziwiać tylko swoje ostrza, a nie walczyć. Diego, podnieś szpadę! Miałeś walczyć w imieniu rodziny De La Vega! Nie rób wstydu! Ale tato, nie mogę trzymać szpady i swojego wachlarza jednocześnie! Diego, nie jesteś tu po to, żeby się wachlować! Może Bernardo może to zrobić? Jest gorąco! Mógłby po prostu stanąć za mną i... Diego, uważaj! Diego! W porządku? Oczywiście, że nie w porządku. Ta jedwabna koszula jest specjalnie barwiona. I... Stój, Zorro! Stój, Zorro! A, jak myślicie, z tym czy bez? En garde, Zorro! Na zdrowie, żołnierzu! Ach, Zorro! Adios!